Minigun power! Jeszcze jeden ziołek tu jest. Dawaj go. Su. Wow, ile ich tam jest? Trzech? Przewalę railgunem i dobra, zabiłem ich wszystkich, co? Co? Co jest? Co to miało być? Witam wszystkich bardzo serdecznie w 5. odcinku w sezonie 8. Nowy sezon ma już kilka dni, a my jeszcze nie sprawdziliśmy wszystkich zmian na mapie, więc w dzisiejszym odcinku pokażę wam 2 najlepsze miejscówki, które zostały dodane do gry i moim zdaniem są warte uwagi. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to strzelcie subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Fortnite. No i oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Ja życzę wszystkim miłego weekendu, a teraz zapraszam do oglądania. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Smalczyk, siemaneczko! Siema, siema! I lecimy pozwiedzać nowe tajemnicze miejscówki Fortnite. Pierwsza tajemnicza miejscówka znajduje się w takiej ala piszczącej, spalonej puszczy. W ogóle, jak byś nazwał te liście, Smalczyk? Co to są? Zajechane liście? Nie wiem, ja jestem na geografii rozszerzonej, ale ci nie powiem. I tutaj, moi drodzy, jak widzicie, znajduje się taki żółty kontener, do którego można wejść i tam jest ukryta miejscówka. I zobaczymy, co tutaj się kryje. Jakieś chłopy leciały. PM mam. Nie, to ja leciałem, chillera jakby. To ty tylko? Dobra. Są kiewiki, tutaj mam jakieś łóżka. Tu jest lutu tak w sumie, w sensie... Na duo to mało, ale na solo 2 skrzynki, jakiś lód na ziemi. No stary, beczki z kewem git. No jasne, mi się wydaje, że to są takie jedne z lepszych miejscówek na solo, jeżeli chodzi o Fortnite. Więc jeżeli tak samo uważacie, widzowie, chodź Smalczyk, walimy daszek. Dawaj, wal. No to dajcie znać w komentarzu, czy tutaj latacie, czy nie. Masz dla mnie gziba? Trzeba walnąć kultowy tekst ostatniego tygodnia. Poka gziby. Gdzie masz tego gziba? Tutaj tu masz jest gziba. Okej, dzięki. A w bilarda se pikniesz ze mną, gościu? A poka. No kurde, normalnie. Uwaga, pierwszy uderzam. Kurde, popsułem z tyłu. Dobra, idziemy stąd. Także tak wygląda pierwsza miejscówka. Generalnie, jaki miałeś lód? MK, levera i dwa minisy. Tak? To jeszcze PMA miałem do tego. To stary, sporo lutu. A to jakie ty masz bronie? Masz pompę? Nie, na razie mam tylko samego PMA, ale za chwileczkę ogarniemy sobie pompeczkę i wyjaśnimy towarzystwo. Tam jakiś bandyta, patrz co on robi. Minus 20, on to ma stary 10 HP. Dobra, zaraz go dogonimy, stary, ja na razie mam tak, 3 PM-y. Gościu! No! Daj, no! Kolejny PM do kolekcji dla ciebie, stary. Tak, mam szarego, zielonego, niebieskiego, co to tylko PM? Party? Daj, tak, chyba tylko PM gierka chce, byś zagrał. No to wygląda, no żeby żadnej pompy nie było, wstyd. Chłopy z przodu, Smalczyk. Gdzie widzisz chłopów? No kaskaderzy, zobacz, uciekają do strefy. No widzę, ty. To chodź po furę i gonimy tam na prawo. Dobra, to bier furę, a ja już i gonię z buta. Nie, Krystian! No chodź, gościu, chodź. On jest dobry, on jest talentowany, Krystian. Utalentowany jest trochę? Ale chyba nie wybitnie, co? Oła, dobra, jednak jest wybitnie utalentowany. Kurde, palu krytny jest krak! Dobra, jeden nie żyje. Tu jest! No nie, zabił mnie! To nie jest tajemnicza pierwsza miejscówka, lecimy na drugą. Kolejna tajemnicza miejscówka znajduje się na górce, koło skalistych skarb. Jak dobrze pamiętacie, w tym domku w poprzednich sezonach stacjonowali Ayogarcie oraz można było znaleźć helikopter. Tym razem ta chatka została powiększona, tylko że kilka pięter w dół. Lecimy zobaczyć, jak to teraz wygląda. No i moi drodzy, w środku mamy tak. Amunicję, standardowo. Tutaj mamy jakąś skrzyneczkę. I w sumie generalnie nic ciekawego. Ale ciekawe dopiero się teraz zacznie, Smalczyk. Zobacz, tu rozwalasz i masz normalnie wejście do środka. I tutaj masz kolejne wejście. A tutaj mamy dom... Taką... Pompa? Okej, tutaj jest chatka, puchatka. To jest puchatek. Znaczy był, ale po prostu teraz znikł. Mamy też 3 skrzyneczki, więc powiem wam szczerze tak. Jeżeli latacie tutaj na solo, no to... Tak, tutaj jeszcze jest tajemnicze przejście, które się otwiera i mamy, moi drodzy, kamerę za jakimś czerwonym sznurkiem. Nie wiadomo, o co tutaj chodzi, a tutaj u góry mamy tajne wyjście. Hop! I tutaj jakby ktoś szedł... Tą miejscówkę już dasz, tak, Krystian, halo! A, widzisz, widziało się na YouTubach. To masz biga, wypij. Bierę biga. W nagrodę, jak wiesz więcej jak ja i dawaj, lecimy jakiś bukej. Dobra. Kieruj mnie, nawigacją jesteś moją. Prosto, omin te opony. Nie chcesz szybszych opon? Dobra. Nie chcę, co dalej? Teraz w prawo, drugie prawo. To lewo. Tak, no teraz w lewo, no mówię przecież, nie? Dobra, to w prawo jadę w takim razie. Nie no, Smalczyk, zginęli. Dawaj tutaj do tego, ktoś będzie na pewno. Nie, Krystian! Dobra, jeden nie żyje. Krystian, co walczy? Ja pierdzielę! Oro pomidoro! Krystian, oro na dubach. Nie żyją. Padł, no starek mu całego crack shielda. Zajechałem z chłopa, gościu nie chciał się poddać. Ja mówię, stój, bo strzelam, a on w nosie ma. Ucieka dalej. Czekaj, robię legendarnego, stary, minigana. Raku, ciaku i po strachu. Złote finańki, emeczka, jest wszystko. Tylko teraz troszeczkę szczęścia. W ogóle strefa siada na koralowym kasztelu, nie mam pytań. Stary. A ja sobie jadę po wodzie jak szef. Właśnie widzę, czy ta przypadkiem miejscówka miała już dawno nie wyparować? Smalczyk, tobie dać samochód. No i wziął i popsuł. Byłem pewny, że tak mogę. O. Tam jest. 22 dostał jego szef. Walą w ciebie, uważaj, uważaj, walą w ciebie. Chłopis to w locie trafił, umieram, umrę. Dawaj. Trzymam jak coś. Laseruj go. Crack shield, 33 white. Dobra, nie żyje. Pa, leci, Krystian. Wbijam. Zero ma. Dobra, nie żyje. Nice. Nie szło go dogonić, kurde, za szybki. Fioletowy spas bierzesz, szef? No jasne, że tak. Tego auga nie chcesz? Nie, mam skara, wiesz? Okej, ja sobie wezmę auga. Tam są chyba ziomy, wiesz? Ta, płyną. 24. Minigun power! Dawaj, ja tu buduję, chodź za mną. A są wariaty. Jest 60. Dawaj go. Lecz będziesz miał drugiego, uważaj. Jeszcze jeden ziomek tu jest. Dawaj go, super. Ten minigun jest OP, nie? Stary, mam ziomków, dawaj do mnie, tutaj są. Wow, ile ich tam jest? 3? Nie wiem, ale ja wiem, że walę railgunem i dobra, zabiłem ich wszystkich, co? Co? Jakim cudem? Oni wszyscy umarli, bandażownica, jak chcesz, co jest? Co to miało być? No właśnie nie wiem, stary, bo strzeliłem jednego i tak każdy umarł tam. Ziomek jakby chyba duo tego, którego zabiłem, było powalone, a on pokonał ziomka rywala i może leczył się, jak ja mu railguna strzeliłem. Nie, no nie mam pytań, nie? Akcja w każdym bądź razie. Mega dziwna, przecież... O, idą chłopy. 26. Dobra, mam zioma kolejnego, dawaj, Krystian, do mnie. Tam ci od boku ci walą. To dawaj do mnie, tych pokonamy sobie najpierw. Dobra. No 100, 178. Dawaj, leży. No, super, daj. Ostatnie 2 teamy, Krystian, zostały. No, zobaczymy, co nam czy nam wyjdzie, czy nie. Musimy zrobić winka, nie ma przebacz. Ej, Skybase'a ktoś robi. Gdzie? Tam. Ale to nie kolapsuj ich może jeszcze, na sam koniec ich zostawmy. Dobra. Ej, umarłem. To jest. Nice! Wow. Skąd? Nad tobą. Jesteś 1 na 1, pamiętaj. Masz małe potki, nie! Krystian! No nie! Top 3 ostatnie ziomki na Skybase'ie. Gdzie ty gadasz? No zobacz, a on nawet nie sprawdzi tego, no ale ostatni są na Skybase'ie w duo. Zobaczmy to. Zaskoczyli? Faktycznie są, no. Ale ciekawe, czy oponami? Jak myślisz? Lunchpadem chyba, bo mają we dwóch, ale zobacz, oni to zaraz przegrają w ogóle. No dopiero będą jaja. No chłop sam na dwóch na jednego to banda łysego, pamiętajcie widzowie. I ten ziomek chyba nie trafił, no. No musi to przegrać, koniec jego jest doszczętny. Pa, bomba na banie. Zgasił. Że banda łysego przegrał? Wygrała banda łysego. GG. I klątwa top 3, to jest chyba nasz 3. czy 4 pod rząd top 3. Tak, klątwa top 3, zgadza się. Jak to mówią, do 3 razy sztuka i mam nadzieję, że klątwa 3. miejsca w następnym odcinku już pryśnie. Mam nadzieję, wam się podobało, jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!